Zobacz, sprawa jest taka. Robię film dokumentalny o Paragwaju i chcę ci go najpierw sprzedać, a dopiero potem ukończyć. Paragwaj to kraj, który w XIX wieku, uwaga, który w XIX wieku stracił w wojnie 90% męskiej populacji. 90%. A w XX wieku został powtórnie skolonizowany. Tym razem już nie przez Hiszpanów, ale przez Polaków, Ukraińców, Niemców, Włochów, Japończyków, Mennonitów, między innymi. Mi padre proviene de la República Polonia. Él emigró a América en el año 1927. Te wszystkie grupy etniczne, a jednocześnie ekonomiczne, bardzo często się nie lubią. I jest bardzo łatwo nie lubić kogoś, kogo nie znam osobiście. Ale o którym słyszałem złe rzeczy, bardzo złe. Więc pomysł jest taki, żeby ich sobie przedstawić za pomocą filmu. I żeby się polubili. Carlos de Colombia. Soy Luz Harbandik, nací en Encarnación. En primera instancia soy paraguaya, segunda descendiente de padre belga, madre alemana. Mi esposa me dejó, se fue con otro hombre y se quedó los chicos. Tuve la opción de elegir y hacer una huerta. Me pareció que era una de las maneras para sobrevivir hasta que los chicos sean grandes. No hay pieniędzy. Ile? 100? 200? 300? Ile? 300 dolarów? No. Ochujałe. Co ja sobie za to kupię? Waciki? 1000. Ja myślę, że 1000 dolarów. Ja bym miał coś z tym zrobić. Ja już jestem w Paragwaju. Teraz muszę dokręcić jeszcze kilka wywiadów, które brakują. Bo 15 już jest. Potem to trzeba wyedytować. Dograć muzykę. Jak to już wszystko będzie ładnie, to mam myśl. Myślę, że w miesiąc damy radę coś zebrać, nie? Nie ma co czekać więcej, no bo życie płynie. Czas płynie, także czas starty. Pływa szybko życie, jak po to płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę.